Jak ona to robi, to ja nie mam zielonego pojęcia. Dina Averina. Niewiarygodne, wspaniałe, fantastyczne. Kolejne wykonanie układu z maczugami. No widzieliśmy to zupełnie inną odsłonę maczug w klimatach ludowych, ale muszę przyznać, że po prostu rewelacyjnie to wykonała i myślę, że Państwo też to widzieliście. A wydaje mi się, że jednak ten układ był nieco lepszy od układu siostry. Wykonanie tego układu. Chociaż oba są piękne, ale teraz mamy tak. Proszę zobaczyć. Wyrzuca jedną, wyrzuca drugą. Tą łapie za plecami. Podrzuca ją w międzyczasie. Robi jeszcze rotację. Robi kolejną rotację, w której dopiero łapie. Trudno się połapać. A wczoraj, jednym rzucie zdążyła wykonać. Wczoraj mówiliśmy o tym, że sędziny, które tą trudność muszą oceniać, one po prostu muszą to zapisać. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie wiem. Wydaje mi się, że trudno. Ona już pięć innych się zdąży. Dokładnie. To była mała niedokładność chwytu, ale utrzymała tą maczugę pod nogą, także... I tu kolejny rzut. Jedna maczuga wyleciała w powietrze. Podskok. Tak, to jeszcze nie złapała. W międzyczasie. Tak. I tu jeszcze przybija. No, to wszystko to są te kolejne jedne, dwie, trzy dziesiąte, które składają się na całą trudność układu. Tak, tu jest zdecydowanie więcej. Ta trudność niż 10 punktów, oczywiście maksymalnie 10 może otrzymać, ale jeżeli zrobi wszystko, to tyle będzie. To... Dziesięć punktów za trudność po raz pierwszy na The World Games. O matko.